Witam Państwa na debacie kandydatów do Sejmu z terenu powiatu jaworskiego organizowanej przez Wiadomości 24H wspólnie z Telewizją Jawor. Witam mieszkańców gminy Męcinka z panem wójtem Mirosławem Brzozowskim na czele. Witam mieszkańców pozostałych gmin naszego powiatu, samorządowców, przybyłych gości. Na debatę zaprosiliśmy kandydatów startujących do Sejmu z terenu powiatu jaworskiego. W sumie o mandat poselski ubiega się z naszego powiatu 9 osób. Na nasze zaproszenie odpowiedziało dwóch kandydatów. Pan Maciej Gwoździewicz, drugi na liście partii Korwin. Dzień dobry. Oraz pan Krzysztof Detyna, czwarty na liście Kukiz15. Niestety naszą panią poseł Elżbietę Witek zatrzymały obowiązki rzecznika partii oraz przygotowania do poniedziałkowej debaty Beata Szydło, Ewa Kopacz. Pozostali kandydaci nie stawili się na dzisiejszym spotkaniu. Debata przebiegnie w myśl prostych zasad. Podzieliliśmy ją na cztery działy tematyczne: gospodarka, polityka zagraniczna, polityka społeczna, obyczajowość, świat wartości. Na końcu każdy kandydat będzie miał możliwość zwrócenia się z własnym apelem do wyborców. Na każde pytanie z tych czterech działów tematycznych kandydaci będą mieli po 2 minuty 15 sekund, które będzie odliczane za pomocą tej oto klasydry. Na ostatnią wypowiedź kandydaci będą mieli po 4 minuty 30 sekund. Nim ona nastąpi, obaj kandydaci zadadzą sobie także wzajemne pytanie. Przechodzimy do pierwszego pytania z działu gospodarka. Na jaki dział gospodarki panów zdaniem powinna postawić Polska i dlaczego? Pan Maciej Koździewicz. Uważam, że Polska powinna skupić się na nieprzeszkadzaniu, szczególnie małym przedsiębiorcom. Dzisiaj duże firmy z dużym kapitałem mają pewne przywileje. Są w stanie tak obejść prawo, że nie płacą podatku dochodowego lub płacą ten podatek bardzo mały. My chcemy zlikwidować zarówno podatek dochodowy dla osób fizycznych PIT, jak również docelowo podatek dochodowy dla przedsiębiorstw CIT. Uważamy, że podatek dochodowy jest to kara za pracę. Nie można karać ludzi za to, że pracują i nagradzać ludzi za to, że nie pracują, dając im zasiłki. Myślę, jestem pewny, że ten krok pobudzi tą gospodarkę, pobudzi przedsiębiorczość zwykłych Polaków, bo bogactwo kraju bierze się z pracy, a nie z dotacji. Kiedy byliśmy z małżonką w Bolkowie na Kasle Party, widzieliśmy kobietę, która z mieszkania na parterze sprzedawała kawę, ciastka, herbatę i pierogi. Z jednej strony wywołało to nas radość, że taka pani, zwykły Polak, przejawia pewne inicjatywy przedsiębiorczości, z drugiej strony ta pani jest przestępcą gospodarczym. Nie wolno traktować takich ludzi jak przestępców gospodarczych. Co zrobić, żeby tak nie było, zlikwidować podatek dochodowy. Jeżeli tak się stanie, ludzie będą zarabiać, będą wydawać więcej pieniędzy, będzie więcej wpływów z VAT-u i to pobudzi naszą gospodarkę. Dziękuję. Mam pytanie, pan Krzysztof Detyna. Z tego względu, że nasze państwo nęka podatkami, zbyt wysokimi podatkami przedsiębiorców, uważam, że powinny być drastycznie obniżone. Wmawiano nam przez wiele lat, że inwestycje zagraniczne wpływają na rozwój polskiego państwa, naszej gospodarki. Ale wiemy dobrze, że zwolnienia podatkowe, te ulgi, które dzisiaj są udziałem tych wielkich korporacji finansowych, tych wielkopowierzchniowych sklepów, tak zwanych marketów, powodują, że jest nieuczciwa konkurencja. Dlaczego nasi biznesmeni, nasi przedsiębiorcy płacą normalne podatki, znaczy normalne w sensie państwa? Dlaczego oni nie korzystają z ulg, a robią to zagraniczne firmy? To są proste pytania, na które
politycy nie chcą odpowiadać, z tego względu, że to są pytania niewygodne, a odpowiedzi są najczęściej pokrętne i kłamliwe. Musimy przywrócić normalną, zdrową konkurencję. Dlaczego firma, która przyjeżdża za granicę, zakłada sklep, sieć sklepów, później po okresie, kiedy koniec jest tych ulg związanych z podatkami, z różnymi tam daninami, nagle kończy działalność i w tym samym miejscu jest nowa firma z nową nazwą i znowuż korzysta z kolejnych ulg. Dziękujemy za wypowiedź. Następny dział polityka zagraniczna. Dział polityka zagraniczna. W tej chwili Polska przede wszystkim prowadzi swoją politykę zagraniczną w ramach Unii Europejskiej. Jak panowie widzą przyszłość Unii Europejskiej, do czego też Polska powinna dążyć? Czy głębsza integracja, dalsza integracja, czy może powrót do tej początkowej idei skupienia się w głównej mierze jedynie na współpracy gospodarczej? Pan Krzysztof Bety. Więc nasza współpraca z Unią Europejską, z krajami Zachodu jest patologią. Myślę, że to, co oglądamy ostatnio w tej polityce zagranicznej, powoduje, że jesteśmy zszokowani tym, jak nasza premier, która powinna dbać o interesy Polski, jak bardzo jest uległa pani kanclerz Angeli Merkel, prezydentowi Hollandowi i innym władcom Unii Europejskiej. Niestety nie potrafimy zadbać o własne interesy. Nie mamy tak naprawdę gospodarza w Polsce. To, co się dzieje dzisiaj w Polsce, to jest uległa polityka zagraniczna, która prowadzi nas na skraj ubóstwa, szczególnie jeżeli chodzi o takie małe miejscowości jak Jawor, jak Przemków, jak Chojnów i wiele innych miast. Jest wyludnianie się totalne małych miejscowości. A to powoduje ten neokolonializm krajów zachodnich. Tak, te metody były stosowane już bardzo dawno temu w krajach trzeciego świata. Dlaczego kraje trzeciego świata? Dlatego, że tam bardzo mocno kraje mocne, bogate drenowały te gospodarki i to spowodowało, że one popadały w skrajne ubóstwo. My musimy postawić na swoim. Musimy czasami powiedzieć totalne nie, żeby zadbać o własne interesy. Na pewno w najbliższym czasie, a chciałbym bardzo, żeby w ogóle nie przyjmować waluty euro. Z tego względu, że ten eksperyment się po prostu nie powiódł w Unii Europejskiej. To jest typowo zabieg polityczny, a nie gospodarczy. Nie ma uzasadnienia, dlaczego wprowadzono walutę euro. To jest tylko i wyłącznie dla bogatych krajów, dla bogatych gospodarek. Dziękuję. To samo pytanie, pan Maciej Gwoździewicz. Proszę państwa, Europa tak, strefa Schengen tak, Unia Europejska nie. My chcemy, żeby Polską rządził ktoś w stylu Viktora Orbana, człowieka, który umie powiedzieć nie, gdy wszyscy inni mówią tak. Teraz nasi politycy za odpowiednie stanowiska w Unii Europejskiej reprezentują nie polskie, ale niemieckie, francuskie i amerykańskie interesy. Nie może tak być. Jeżeli dałoby się tylko wynająć chociaż na rok Viktora Orbana, bierzemy go w ciemno. Unia Europejska doprowadza do samounicestwienia się. Z jednej strony na lotniskach sprawdza, czy my nie wnosi na pole samolotów broni, obmacuje nas pośrednio przez ochroniarzy, a z drugiej strony wpuszcza rzesze nielegalnych imigrantów do Unii Europejskiej i chce później trzymać ich w obozach koncentracyjnych. My mówimy jasno i zdecydowane nie, bo to może być zalążkiem terroryzmu i fundamentalizmu muzułmańskiego. Chcemy być państwem suwerennym. Chcemy, żeby Polska była liderem Grupy Wyszehradzkiej i do tego powinniśmy dążyć. Dziękuję. Kolejny dział, polityka społeczna. Jakie jest panu zdanie w kwestii wieku emerytalnego?
czy powinna zostać utrzymana ostatnia reforma rządu, czy ta reforma powinna zostać cofnięta, jak niektórzy sugerują, czy może inne rozwiązanie? Pierwszy odpowiada pan Maciej Koździewicz. Proszę państwa, ZUS jest nieudolny. My chcemy przeprowadzić kontrolowaną eutanazję tej organizacji. Można ją nazwać przestępczą, ale na pewno nie zorganizowaną. Jaki mamy pomysł na to? Chcemy, żeby dotychczasowe zobowiązania państwa wobec emerytów i osób, które chcą zostać w tym systemie, zostały dotrzymane i były sfinansowane z budżetu państwa. Chcemy dać możliwość osobom wyjścia z tego systemu. To będzie opłacane dla osób, które są stosunkowo młode na rynku pracy, na przykład dla mnie. Ja bym chętnie zrezygnował. Nie chcę moich składek, których de facto i tak nie ma, nie chcę płacić do ZUS-u i nie chcę od państwa żadnej emerytury, ja sobie sam na nim odłożę. Ten temat, wiek emerytalny, to trochę taki temat zastępczy. Rząd nie widzi głównego problemu, czyli ograniczenie wolności gospodarczej i tam się bije o to, czy podnieść teraz, nowy rząd będzie się bić, żeby obniżyć i tak dalej. My chcemy, żeby każdy ubezpieczał się sam, czy to prywatnie, czy w jakimś otwartym funduszu emerytalnym. W tym systemie nie będzie takiego pojęcia jak wiek emerytalny. Każdy będzie odkładał i to człowiek będzie decydować, kiedy idzie na tą emeryturę, a kiedy nie. Także ZUS trzeba zlikwidować. Nie od razu, bo nie da się rozwiązać od razu, ale w perspektywie kilkudziesięciu lat. Dziękuję. Krzysztof Detyna. ZUS jest bardzo drogim pośrednikiem. Gdybym chciał wynająć agenta, który miałby kontrolować moje składki na emeryturę, myślę, że wynająłbym solidnego, ale niezbyt drogiego. No i oczywiście nie takiego, który mieszka w pałacu. A trzeba powiedzieć, że ZUS, budując swoje pałace, zatrudniając drogich dyrektorów, prezesów i przyznając sobie ogromne nagrody, nie wiadomo za co, bo przecież jest ogromny deficyt, no trzeba powiedzieć, że żeruje właśnie na naszych składkach. No temu trzeba się zdecydowanie przeciwstawić. Chciałbym powiedzieć, że system emerytalny no, jednak jak do tej pory nie funkcjonował tak, jak powinien. I pieniądze, które ludzie złożyli w składkach, powinno im się oddać, ale trzeba totalnie zmienić system składkowy. Uważam, że przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego, żeby ludzie nie pracowali do śmierci, bo teraz można tak powiedzieć, że 67 lat to jest wiek, do którego nie dożywają ludzie pracujący, uważam, że powinien być obniżony. Zreformowanie systemu musi być, tak jak powiedziałem, radykalne i powinna być pełna kontrola nad naszymi pieniędzmi. Nie tak, jak zrobiono to z OFE, gdzie po prostu ukradziono nam nasze pieniądze składkowe i wrzucono do dziury, do studni bez dna. A po drodze jeszcze zabrano pieniądze w tej transakcji. Także no, jesteśmy pozbawiani naszych pieniędzy, o których swego czasu Donald Tusk powiedział, że wcale naszymi nie są. To jest skandal. Dziękuję. Dziękuję. Kolejny dział, obyczajowość. Jakie jest panu zdanie na temat tak zwanych związków partnerskich, związków jednopłciowych? Czy państwo powinno usankcjonować takie związki, czy wręcz przeciwnie? Krzysztof Demiela. Z tego względu, że jestem chrześcijaninem, uważam, że wartości chrześcijańskie powinny być na pierwszym miejscu. Mogę powiedzieć tylko, że Biblia, a to jest odnośnik każdego chrześcijanina, przynajmniej powinna być, zabrania zdecydowanie praktyk homoseksualnych, czy w ogóle akceptacji czegoś takiego. Jestem człowiekiem tolerancyjnym, ale proszę nie mylić tolerancji z akceptacją, bo ja mogę tolerować ludzi, którzy inaczej się zachowują. To jest ich sprawa, ich problem.
ale nigdy nie zaakceptuję tego, żeby dwoje mężczyzn brało na wychowanie na przykład dziecko, bo to do tego się sprowadza. Na początku związki partnerskie, później małżeństwa jednopłciowe, a później pełne prawa, czyli adopcja. Tak było na początku w krajach zachodnich. Tak jest dzisiaj w Wielkiej Brytanii. Ośrodki katolickie, które odmawiają udzielania adopcji parom jednopłciowym, są zamykane i są po prostu szykanowane. Mniejszości mają więcej praw niż większość. Na to się na pewno nie zgodzę i będę walczył o wartości rodzinne, chrześcijańskie i myślę, że to powinno być znormalizowane. Zrobienie, utworzenie konstytucji nie tylko zapisu, że małżeństwo jest to związek kobiety i mężczyzny, ale dodatkowe zapisy uniemożliwiające właśnie aktów sodomii uważam, że powinny być stawiane jako priorytet, tym bardziej, że osoby, które nawołują do tolerancji, są najmniej tolerancyjne. Dziękuję. Dziękuję. Maciej Koździewicz. Uważamy, że Europa powinna bazować na kulturze chrześcijańskiej, co wcale nie wymusza wyznawania jakiejkolwiek religii. Jeżeli ktoś ma mieć jakieś przywileje, to tylko małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny. Jeżeli ktoś chce cokolwiek robić z inną osobą, niezależnie od płci, niech robi. Tutaj podzielam zdanie klasyka, czyli pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, że zaglądanie do czegoś kieliszka bądź łóżka jest nieeleganckie, więc nie zaglądajmy. Na koniec jeszcze pragnę przytoczyć i zgodzić się z opinią księdza profesora Dariusza Oka, który stwierdził, że z homoseksualizmem to jest tak, jakby wyciągnąć tłok z samochodu, wsadzić go do rury wydechowej. Ani samochód nie pojedzie, ani rura tego nie wytrzyma. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz nastąpi czas na pytania wzajemne kandydatów. Pierwsze pytanie Krzysztofowi Letynie zada Maciej Gwoździewicz, proszę. No tak myślałem, panie Krzysztofie, co panu zadać i tak w sumie chciałem się spytać o jedynkę. W ruchu Kukiza w naszym okręgu Legnicko-Jeleniogórskim pan Robert Winnicki. Robert Winnicki wyrzucił z ruchu narodowego Mariana Kowalskiego za to, że skrytykował ruch Kukiza. Pan Marian Kowalski to człowiek ideowy. On zrezygnował zarówno z ruchu Kukiza, jak i z Korwina z powodów czysto ideologicznych. To nie jest człowiek majętny i zrezygnował z pewnej pensji. To jest coś. To jest obecnie lider, który jest w stanie zrzeszyć cały ruch antysystemowy. Pytanie, czy pan jest zadowolony z tego, że startuje pan konkretnie z tej listy, której liderem jest pan Robert Winnicki? A więc trudno powiedzieć, żeby mieć pełnię szczęścia, jeżeli ruch Kukiza skupia wokół siebie różne środowiska, nie tylko narodowe, których reprezentantem jest pan Robert Winnicki, ale też zwykli ludzie, którzy od wielu lat walczą o normalność w Polsce. Myślę, że niejednokrotnie spotkał pan ludzi z wojowników, ze Zmielonych. Miał pan też debatę z jednym z nich bodajże 2 tygodnie temu. Także na tych listach są ludzie, i to nie ukrywam, są ludzie porządni, uczciwi, prawdomówni, ale są ludzie, którzy no, nie powinni się znaleźć też na tych listach. I to mówię otwarcie. Dlatego liczę bardzo mocno na to, żeby każdy, kto odda głos na swojego kandydata, żeby przyjrzał mu się dokładnie, żeby sprawdził go w internecie, co jest na jego temat napisane, ale też, żeby sam podjął tą odpowiedzialną decyzję, zagłosował nie na jedynkę, nie na dwójkę, tylko po prostu na człowieka, nie na listę partyjną. Bo często te listy partyjne są tworzone przez takich bossów, którzy nie tolerują jakiegokolwiek sprzeciwu. To tak jak w mafii.
Więc apeluję, żebyśmy mogli oddawać głos świadomie i żebyśmy mogli głosować na konkretnego człowieka, a nie na jedynkę, dwójkę i trójkę. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie jestem zbyt szczęśliwy z niektórych nazwisk, ale myślę, że wyborcy ocenią poparcie, ocenią pana Roberta Winnickiego, jak i innych, inne jedynki na listach Kukiza. I jakie będzie miał poparcie, bo to zależy od każdego, od każdego wyborcy. No i dziękuję za dość merytoryczną odpowiedź. Teraz pytanie Krzysztofa Betyny do Macieja Gwoździewicza. Jaki pan ma stosunek do zachowania się podczas debaty telewizyjnej Janusza Korwin-Mikke, w stosunku do Pawła Kukiza wtedy, kiedy złamał dane słowo w momencie, kiedy oni się umówili, że ten, który w sondażach, oczywiście sondaże są bardzo często manipulowane, ale ten, który w sondażach będzie miał większe poparcie, że drugi zrzeknie się swojego startu i poprze swojego koalicjanta, można powiedzieć. Jaki pan ma stosunek do tego zachowania? Pan Janusz Korwin-Mikke jest w 100% wolnościowcem, on nikogo nie słucha. Naszego sztabu wyborczego nie słucha, Przemka Biblera nie słucha. To była jego inicjatywa, on chciał coś udowodnić, chciał udowodnić, że Jowy nie są dobre. No. Jowy są dobre, jeśli chodzi o prostotę głosowania, nie ma prostszego systemu, ale Jowy rugują mniejsze partie. Dlatego założył się wręcz z Pawłem Kukizem, że jeśli partia UKIP zdobędzie tam 10 mandatów na 650, to on się wycofuje. Partia UKIP zdobyła 1 na 650 mandatów w parlamencie brytyjskim. Czy to był atak? Ja tak tego nie odbieram. Natomiast mogę zdradzić, jak sztab to widział przed tą debatą. Pan Janusz Korwin-Mikke miał na koniec debaty podejść do pana Pawła Kukiza, podać rękę i powiedzieć tak, dzisiaj idziemy osobno, ale na jesień idziemy razem. Nie idziemy razem. Oświadczę też o tym, że ja i pan startujemy do Sejmu no, z różnych komitetów wyborczych. Uważam, że dobrze się stało. Rozumiem, że dlaczego pan Paweł Kukiz zdobył bardzo dobry wynik w wyborach parlamentarnych. Po prostu ludzie chcieli pokazać czerwoną kartkę i pokazali. Ja jestem wolnościowcem, wolnorynkowcem i cieszę się, że jestem tutaj. Jednocześnie cieszę się, że nie jestem na listach pana Kukiza, ale rozumiem pana powódki i ideę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zanim przejdziemy do krótkich wystąpień kandydatów, chciałem się panu zapytać, jak panowie myślą, dlaczego pozostali kandydaci nie zechcieli przyjść tutaj i podzielić się z wyborcami tym, co mają do zaoferowania? Krzysztof Betyna. No, nie wiedziałem o tym, że panią posłankę zatrzymały inne sprawy, ale jestem przekonany, że z tego względu, że PiS ma teraz ogromne poparcie społeczne, głównie dlatego, że są przeciwko Platformie, takie pewne dziwne zachowanie wśród Polaków. Jestem przeciwko, to nie muszę być za kimś, ale zagłosuję. Ale pani posłanka Elżbieta Witek, myślę, że tak czy inaczej te wybory wygra. Po pierwsze, dlatego, że jest na drugim miejscu, po drugie, że jest rzecznikiem swojej partii, a po trzecie jest rozpoznawalna teraz jeszcze bardziej. No i tak naprawdę chyba nie musiałaby się nawet starać o to, żeby tutaj być między nami. A jeżeli chodzi o innych kandydatów, słyszałem wypowiedź jednego z kandydata, który powiedział, że może brzydko nie powiem, ale że po prostu jest tylko dlatego, żeby być na liście. No, jest to niepoważne traktowanie startu w wyborach, jest to niepoważne traktowanie ujmujące wyborców, bo jeżeli ktoś miałby oddać na takiego kandydata głos, który się nie chce angażować, który nie chce pokazać się z dobrej strony, no to chyba komentarz do tego jest oczywisty. Uważam, że ja mam nadzieję, że w większości tych kandydatów zatrzymały bardzo ważne sprawy, tak jak panią posłankę, a nie dlatego, że zlekceważyli wyborców, nie chcieli przedstawić, tak jak my tutaj, naszych poglądów
strategii, czy w przypadku pana Koździewicza programu wyborczego, bo nawet nie chcę pomyśleć sobie o tym, że któryś z nich po prostu stworzył. Dziękuję. Dziękuję. Pan Maciej Niedziewicz. No, na początku chciałem podziękować panu Krzysztofowi Detynie za to, że podjął rękawicę, jest tutaj i przedstawił swój program, zresztą program ruchu Kukiza. Możemy tu przyjść i mówić przed kamerą, przed państwem, to trzeba mieć po prostu jaja. Jak widać, sami państwo ocencie, kto ma, kto nie ma. Proszę państwa, kandydaci. Kandydaci, którzy tutaj nie przyszli, uśmiechają się do państwa z banerów, z plakatów, mając was w głębokim poważaniu i dodam więcej. Kandydaci z tych partii reżimowych uśmiechają się do was z tych plakatów i banerów za wasze pieniądze. Ja za swoje tam 50 plakatów jeden baner bym może zapłaciłem. Pan Krzysztof na pewno też zapłaci. Nikt nam nic nie daje. My nie chcemy, żeby partie były finansowane. I proszę, mam taki apel, żebyście dali państwo czerwoną kartkę i w tych wyborach, i w następnych wyborach. Właśnie tym osobom, które dzisiaj nie przyszły, a dostały zaproszenie. Bo was olali. Dziękuję. Dziękuję. Teraz 4 minuty 30 sekund dla każdego z kandydatów na autoprezentację, na apel do wyborców, którym zachęcam do zagłosowania właśnie na siebie. Pan Maciej Koździewicz. Proszę państwa, my walczymy o wolność. Wolność opiera się na trzech filarach. Swoboda poruszania się, swoboda decydowania o własnym czasie i swoboda decydowania o owocach własnej pracy, czyli o swoich zarobkach. My w Polsce dzisiaj mamy spełnione dwa pierwsze filary. Trzeci nie jest spełniony. Co trzeba zrobić, żeby był spełniony? Państwo dzisiaj zabiera nam ponad 50% naszych zarobków. To jest niedopuszczalne. Państwo wie lepiej, na co przeznaczyć nasze pieniądze. Państwo wie lepiej, na co szczepić nasze dzieci. To ja i moja żona chcemy decydować, na co szczepić nasze dziecko. To ja i moja żona chcemy decydować, czy nasze dziecko pójdzie do szkoły w wieku 6 czy 7 lat, a nie jakiś minister albo ministra. To jest nasze dziecko, to nie jest dziecko państwowe. Ja nie chcę się dzielić z państwem, które później rozdaje te pieniądze osobom, które nie pracują, ministrom, którzy idą na ośmiorniczki. My chcemy, żeby w budżecie państwa było jak najmniej pieniędzy, bo każda kolejna złotówka w budżecie państwa to jest dodatkowa strata. Państwo oferuje nam taki 100-metrowy przedłużacz. Ja oferuję, podłącz tam swój czajnik. Tam na tym przedłużaczu są straty, moc energii, przez co gotowanie litra wody trwa dłużej i kosztuje dłużej. My zachęcamy do tego, żeby każdy obywatel znalazł swoje gniazdko z napięciem i sam podłączył swój czajnik do tego gniazdka. Proszę państwa, to jest tylko złudzenie, że państwo dba o nas. Z jednej strony daje nam jakieś becikowe, ale na ubranka dziecięce wali największy VAT, 23%. To jest złudzenie. Ta pomoc, którą oferuje państwo, polega na tym, że przychodzi urzędnik do naszego mieszkania, otwiera naszą lodówkę, bierze naszą kiełbasę kupioną za nasze pieniądze, zamyka lodówkę, żebyśmy się nie skapnęli i idzie gdzieś tam i daje osobie, którą uzna za bardziej potrzebującą niż my. Po drodze jeszcze kawałek kiełbasy ugryzie, żeby skompensować swoją pracę. My nie jesteśmy za taką pomocą. My chcemy pomagać jako w dobrowolnym akcie, tak jak to robi pani Miriam Szadet, prezes Fundacji Estera, która ściąga represjowanych chrześcijan z Syrii. To jest organizacja pozarządowa. Ona otrzymuje się ze sponsorów. Jeżeli ktoś chce wspomóc pośrednio tych chrześcijan z Syrii, to płaci na tę fundację i ta fundacja ściąga. A co nam oferuje rząd? Przyjmie jakieś kwoty uchodźców, będzie ich trzymać w obozach koncentracyjnych, Unia Europejska na porządku coś tam rzuci, a później będziemy się martwić. Nie może tak być. Musimy sami decydować, musimy być odpowiedzialni, musimy się sami ubezpieczyć, bo jeżeli coś jest państwowe, to działa źle. Pamiętam czasy, które wysłanie kartki z morza Pocztą Polską trwało tydzień, dwa, albo w ogóle ta kartka nie doszła. Później jak się pojawiła konkurencja w postaci impostu, nagle usługi się poprawiły. Bo, dlaczego? Bo zniknął monopol. Państwo nie może mieć monopolu. Państwo nie powinno mieć spółek Skarbu Państwa. To jest to koryto. Korytem nie są te pensje posłów. Korytem są właśnie spółki Skarbu Państwa. Politycy się dostają gdzieś tam wysoko i później rozlokują swoich ludzi po różnych tam spółeczkach, po różnych gminach. To jest chore, że wójt gminy i prezydent miasta Wrocław na przykład zarabia tyle samo. Gdzie to jest ta sama odpowiedzialność? Gdzie tam?
Chore jest to, że pan dyrektor biblioteki miejskiej zarabia 6,5 tysiąca złotych. No, za co on odpowiada? Za 1000 książek? Co się stanie, kiedy ta książka zniknie? Miasto się zawali, nic się nie stanie. No, nie może tak być. Zlikwiduje to koryto. I apeluję o to. O przemyślany wybór. Dziękuję. Wojciech Maciej. Dziękujemy. Krzysztof Wetyna. Chciałbym zaapelować do wszystkich ludzi, którzy mówią, że mój głos niewiele znaczy. Dlaczego Paweł Kukiz zdobył 21% poparcia w wyborach prezydenckich? Dlatego, że poszli ci, którzy do tej pory tak mówili. Trzeba złamać monopol partyjny w naszym kraju. Dosyć rozkradania Polski, nie tylko przez polskich polityków, którzy są patologią, ale też przez zagraniczne firmy, zagraniczne rządy, które po prostu, tak jak wcześniej powiedziałem, drenują naszą gospodarkę. A później Polska słaba jest szantażowana przez polityków niemieckich, mówiąc, że jeżeli nie przyjmiecie na przykład imigrantów, to nie dostaniecie pieniędzy. Kto może szantażować? Tylko bogaty kraj. Bogaty kraj, który wcześniej złupił biednego brata z zagranicy. Trzeba po prostu się temu przeciwstawić. Dość uległej polityce zagranicznej Polski. Dzisiaj największym straszakiem Platformy Obywatelskiej jest PiS. Jak PiS dojdzie do władzy, to będzie wojna, to będzie kryzys, to będzie wstyd i jeszcze kilka innych problemów. No jak trzeba być nierozsądnym, żeby kolejne lata dawać się nabierać na takie straszenie. Proszę Was, żebyście mogli rozsądnie pomyśleć, co Platforma Obywatelska zrobiła przez 8 lat. Ile nie zrobiła, ile było afer, ile było rozkradania kilometrówek, przejadania naszych pieniędzy. Proszę, zastanówcie się nad tym. To, co się dzieje dzisiaj w Polsce, jest, no, woła pomstę do nieba. Nie mamy gospodarza. Ulegamy. Nasze załatwianie spraw jest ponad naszymi głowami. Przecież z naszego byłego prezydenta niektórzy przywódcy na świecie się po prostu śmiali. Czy takich polityków chcemy? Czy chcemy ludzi, którzy będą walczyć o Polskę? Czy chcemy po prostu jakichś tam polityków? Nie dlatego, że jesteśmy za nimi, ale dlatego, że jesteśmy przeciwko komuś. No jest to niemądre. Dlatego uważam, że powinniśmy zagłosować przede wszystkim na ludzi, których widzimy nie tylko z pierwszych stron gazet, ale których chcielibyśmy widzieć w Sejmie. Uwierzmy w to, że ten jeden głos może się przerodzić w milion, który zadecyduje o tym, że ktoś tam będzie. A to, że będziemy mieli prawdopodobnie nawałnicę obcej kultury, obcej religii w Polsce, też w Polsce, świadczy o tym zapowiedź przywódców muzułmańskich, którzy państwa islamskiego, którzy mówią, że wyślą do Europy swoich wojowników. Syria ma najbliżej do Arabii Saudyjskiej. Erytrea tylko przez jeden kanał do Arabii Saudyjskiej. Dlaczego przyjmujemy ludzi z Erytrei i z Syrii? Chrześcijan tak, dlatego że oni tam są prześladowani, są mordowani, muszą podpisywać lojalki różnego rodzaju. A ci muzułmanie, którzy do nas przyjeżdżają, chcą naszego socjalu, chcą naszych kobiet, bo tak mówią wprost, i chcą wyzuć nas z naszej kultury i z naszej religii. Jeżeli my się nie przeciwstawimy, to po prostu nie tylko będziemy kolonią
zachodnich państw, ale będziemy w niedługim czasie kalifatem. Dziękuję. Chciałbym jeszcze coś się zamanifestować na końcu. Na tym portalu Jabłko24H ktoś podejrzewał, że przyjdę tutaj na tę debatę z trąbką i będę zagłuszać mojego oponenta. Proszę Państwa, ja trąbkę mam. Już pokazuję. O, proszę, to jest trąbka. Ja ją teraz wyciągam, pokazując, że ja nie chcę nikogo zagłuszać. Okropnie się. Dziękuję też panu Maciejowi za to, że mogliśmy jako, trzeba to przyznać, antysystemowcy, mogliśmy wymienić się swoimi poglądami, mogliśmy merytorycznie porozmawiać na tematy bardzo ważne przecież dla naszych obywateli i że możemy współpracować i mam nadzieję, że będziemy mogli współpracować w przyszłej kadencji Sejmu. Zachęcam do tego, żebyście wybrali się za tydzień na wybory, na najbliższą niedzielę 25. I żebyście mogli też przeanalizować, czy pana Macieja Gwoździewicza, czy mnie, nasze osiągnięcia w dziedzinie, w każdej dziedzinie, w której tutaj akurat możemy być jakimiś wybitnymi ludźmi. Jestem radnym od jakiegoś czasu, więc stałem się jeszcze bardziej rozpoznawalny przez to, że działam w Radzie Miasta. Także jestem transparentny i myślę, że pan Gwoździewicz też nie będzie miał nic przeciwko, jeśli dowiecie się czegoś więcej z mediów. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy naszym kandydatom. Przypomnę, Maciej Gwoździewicz, drugi na liście partii Korwin, Krzysztof Detyna, czwarty na liście Kukiz 15. Szanowni Państwo, 20 października zadecydujemy, kto będzie reprezentował nas w Sejmie. Czy będą to kandydaci, którzy odważyli się dzisiaj pojawić przed Państwem, zaprezentować to, co myślą, to, co chcą w Sejmie reprezentować, czy zagłosujemy na tych, którzy reprezentują te ugrupowania, które odmówiły dzisiaj pojawienia się. Jeszcze raz dziękuję obu kandydatom. Dziękuję Państwu za przyjęcie.